MZK Wejherowo stara się rozszerzać możliwości zakupu biletów, dostarczając dla pasażerów nowe sposoby ich zakupu. Aktualnie na dzisiaj funkcjonują w metropolii Zatoki Gdańskiej, tym samym w mieście Wejherowo, możliwości zakupu biletów telefonicznych poprzez dwie aplikacje. Aplikację Mobility i aplikację SkyCash. Sądzę, że to pasażerowie dobrze znają, ci korzystają. Jest to ułatwienie, ponieważ te aplikacje telefoniczne sprzedają bilety metropolitalne, czyli one obowiązują i ważne są i w autobusach wejherowskich, i w autobusach gdyńskich, i w autobusach gdańskich. Jest to bardzo wygodna sytuacja, gdyż nie musimy wcześniej myśleć, czy która linia jest obsługiwana przez jakiego przewoźnika. Wychodząc jednak dalej naprzeciw tym oczekiwaniom pasażerów i rozwijając modele sprzedaży, od dnia 1 czerwca uruchamiamy następną aplikację, trzecią z kolei. Aplikacja nazywa się GoPay. Jej różnica w stosunku do poprzednich jest mniej więcej taka, że w tej aplikacji GoPay najpierw zakupuje się bilety do portfela, a następnie podczas wykonywania podróży te bilety zostają kasowane, czyli aktywowane, i to jest ta zasadnicza różnica. Nie ma tutaj znaczenia, czy działa wówczas internet, czy on nie funkcjonuje. Aplikację podróżny pobiera ze sklepu, oczywiście bezpłatnie, po zainstalowaniu, wybraniu miasta może dokonywać zakupu biletów. Zakup biletów w naszej aplikacji różni się tym od aplikacji, które są obecnie na rynku, tym, że po wybraniu środku transportu, po wybraniu, jeżeli jest jakaś ulga, wybieramy sobie bilet, kupujemy. Opłacić ten bilet możemy przy pomocy nowoczesnego portfela Mastercarda, czyli Masterpassa, karty kredytowej czy płatniczej jakiejkolwiek, lub przelewu. Taki zakupiony bilet czy zakupione bilety nie są biletami aktywnymi. Co to oznacza? Czyli bilety kupione są tak, jakbyśmy kupili w kiosku. Czyli kupujemy bilety, po wejściu do środka komunikacji miejskiej aktywujemy. Tak czy inaczej kasujemy bilet, czyli zaczynamy podróż. Nie mamy tutaj obawy, że nie zdążymy zakupić biletu, że coś się stanie podczas wsiadania do środka komunikacji miejskiej, że nie będzie internetu. Tak, jesteśmy tutaj pewni, że posiadamy bilet, możemy sobie bezpiecznie jechać. Pierwszym krokiem, co musi zrobić pasażer, to jest pobranie aplikacji ze sklepu. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji pasażer włącza sobie aplikację, wybiera z listy miasto, w którym się znajduje, w tym przypadku będzie to Trójmiasto. Po wyborze miasta klient czy pasażer wchodzi w zakładkę zakup biletu, wybiera sobie autobus. Po wybraniu środka komunikacji miejskiej pasażer wybiera sobie bilet, w tym przypadku są to tylko bilety jednorazowe. Po wybraniu biletu jednorazowego decydujemy się, czy to jest bilet ulgowy, czy normalny. Po takim wyborze pasażer ma do dyspozycji listę z biletami, które są dostępne przez aplikację. Przez aplikację kupujemy sobie kilka rodzajów biletów. Możemy kupić w jednym zakupie. Tak samo możemy kupić różne ilości biletów. Dlatego, ponieważ po takim wyborze zakupione bilety znajdują się w zakładce Moje bilety. Wybieramy następnie sposób płatności. Wybieramy przykładowo przelewy. No tutaj pojawi się nam lista dostępnych banków, w którym mamy konto. Po wyborze banku, wpisaniu odpowiednich haseł i loginów, aplikacja nas prosi o zatwierdzenie płatności. Po zatwierdzeniu płatności oczekujemy chwilę na zaakceptowaną. Transakcja zaakceptowana jest. Zakończamy i nasz bilet znajduje się w zakładce Moje bilety. I co jest ważne, w naszej aplikacji bilety zakupione nie są biletami aktywnymi. Co to znaczy? To znaczy, że pasażer po wejściu do środka komunikacji miejskiej wchodzi sobie w zakładkę Moje bilety. W moich biletach są bilety, które są biletami ważnymi do aktywowania. Naciska przycisk aktywuj, wpisujemy numer linii, którą podróżujemy, i bilet zostaje aktywowany. W tym momencie jedziemy środkiem komunikacji miejskiej. W czasie kontroli podróżny może zostać poproszony oczywiście o zweryfikowanie biletu. Podróżny wchodzi w zakładkę kontrola biletu. Po wejściu w zakładkę kontrola biletu pokazują się bilety aktywne. Klient wchodzi w bilet aktywny. Kontrolujący ma wyświetlone dane biletu plus QR kod, który zostaje sprawdzony przez kontrolującego.
Pasażerowie doświadczenie korzystają z aplikacji telefonicznych, a przede wszystkim te osoby, które korzystają z różnych środków transportu, autobusów, tramwajów czy też trolejbusów. I to zarówno we wszystkich miastach, od Gdańska, Gdyni, przez Sopot, do Wejherowa, do Luzina włącznie, bo bilety sprzedawane przez aplikacje telefoniczne są to bilety metropolitalne, ułatwiające poruszanie się, a cena tych biletów telefonicznych metropolitalnych jest w takiej samej cenie, jak nasze bilety elektroniczne z karty elektronicznej wejherowskiej. W związku z tym są one również opłacalne z tytułu ekonomiki stosowania zapłaty za przejazdy. Dynamika przyrostu jest dość znaczna w tych biletach metropolitalnych, bo porównując rok do roku, to na poziomie około 40-55% następuje przyrost jednorazowych biletów metropolitalnych wykorzystywanych przez pasażerów. Aplikacje telefoniczne, wszystkie trzy, które sprzedają bilety, a GoPay od 1 czerwca, czyli Mobilet, SkyCash i ten nowy GoPay, obsługują bilety metropolitalne. Bilety metropolitalne jednorazowe, jednoprzejazdowe. Są to bilety normalne i ulgowe. Również na linie zwykłe i na linie pospieszne, w zależności w jakim mieście ten środek transportu się porusza. My pracujemy w tej chwili z firmami nad rozszerzeniem możliwości zakupu rodzaju biletów w aplikacjach telefonicznych i w pierwszym etapie będą to bilety 24-godzinne i 72-godzinne. To przyszłość przed nami.